Palmy wróciły na katowicki rynek. To znak, że wakacje tuż, tuż. Operację rozładunku olbrzymich roślin śledziło sporo osób, które spędzały dziś czas nad sztuczną rawą. Bardzo fajnie. Lubi pan te palmy? Lubię tu posiedzieć przy nich. Tak? A proszę powiedzieć, dlaczego to jest takie fajne? Wie pani co, moim zdaniem, to jest taki po prostu widok, to robi to wszystko. Ta rawa, to tu te bloki, te palmy, te leżanki, to tak wie pani, tak przyjemnie jest posiedzieć. Jak na wakacjach. Ja. My jesteśmy akurat z Zabrza, ale bardzo sympatycznie przyjechać tutaj, położyć się na leżaku i no, zielono. I te palmy, prawda? Taki klimat wakacyjny? Tak, tak myślę. Właśnie tak obserwujemy dalsze kroki panów, którzy widać, że tam naprawdę się męczą, ale też z pasją chyba wykonują tą pracę. Właśnie tutaj z siostrzenicami rozmawiamy, że faktycznie, żeby było ładnie, no to trzeba dużo siły włożyć w to i wysiłku, żeby jednak ten krajobraz tutaj był super. Jest tak wakacyjnie, zielono. Tak zielono, tak wakacyjnie, tak... Tak miło chyba się no, daje, prawda? Tak, tak bardzo miło. To już trzeci sezon, kiedy miasto wypożycza rośliny z palmiarni w Gliwicach. Zimę 5-metrowe feniksy kanaryjskie bezpiecznie spędziły w hali Jantur i teraz ponownie wróciły do centrum Katowic. Już w latach 60. palmy w Donicach stanowiły ozdobę dzisiejszego placu kwiatowego. Starsi mieszkańcy mogą też pamiętać, że stały przed wejściem do głównego dworca kolejowego. Dzisiaj we wczesnych godzinach rannych rozpoczął się transport roślin. Teraz palmy ponownie ozdabiają okolice sztucznej rzeki Rawy po północnej stronie rynku. SK Info.